Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Bóg przeznaczył mężczyznę dla kobiety, a kobietę dla mężczyzny, aby byli jednością. I celem stworzenia, celem małżeństwa jest zjednoczenie ludzi, ale też rozwój ludzkości, rozwój gatunku ludzkiego. Od jedności cielesnej małżonkowie winni przechodzić w stronę jedności duchowej. Zauważmy, że tam, gdzie nie było przed zawarciem związku małżeńskiego jedności duchowej, prawdopodobnie to małżeństwo nie ostanie się. Może się rozpaść. Najważniejsze jest dbanie o to, żeby zaistniała więź między mężczyzną a kobietą, ta więź duchowa, i żeby budowanie tej więzi duchowej dokonywało się w wierze w Chrystusa. Między nami jest Bóg, żywy i prawdziwy. I ona, ta jedność, umożliwia zarówno wierność, jak i trwanie w związku pobłogosławionym przez Boga. Tam, gdzie nie będzie jedności opartej na życiu duchowym, zarówno kobiety, jak i mężczyznę, tam nie będzie wierności. Ta jedność cielesna i duchowa daje doświadczenie zjednoczenia, którego małżonkowie nie zawsze w sposób świadomy oczekują i do którego zdążają. Mogą być jakieś problemy natury zewnętrznej, organizacyjnej, dotyczącej własnego jakiegoś współżycia. Ale jeżeli jest jedność duchowa, to są w stanie się wzajemnie rozumieć, przebaczyć, poczekać, zachować cierpliwość. Bo co jest najważniejsze w małżeństwie? To, że wybraliśmy siebie wzajemnie i że obdarowujemy się wzajemnie tym, co mamy w sobie najcenniejsze. A co jest to najcenniejsze? To jest miłość dana nam przez Boga. Nakazy, zakazy są potrzebne tym, którzy nie uwierzyli Jezusowi i którzy tracą zaufanie do siebie. Zauważmy, że sprawdzanie, małżonkowie siebie czasami sprawdzają, podsłuchują, proszą znajomych, żeby przypilnować męża. Proszę przypilnować męża albo żonę, zwrócić na nich uwagę. To znaczy, że nie ufamy sobie, nie ufamy. To, co Jezus proponuje w swoim nauczaniu, nie jest za ciężkie dla tego, kto ufa. Jak ufam Bogu, to będę ufał człowiekowi, mężowi, żonie, przyjaciołom, kapłanowi. Będę ufał. Miłość bazuje na zaufaniu.
Najcięższą z prób, jakie przychodzi nam przeżywać, to trudność w zaufaniu Bogu. Nakaz czy zakaz jest pewną formą presji, nacisku na tych, którzy nie chcą pójść drogą wskazaną przez Boga. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział: proszę ode mnie nie oczekiwać takich rzeczy, nie mówić. Ja mam swoje lata, ja mam swój rozum. Oczywiście, że tak. Nie naciskam, nie żądam. Tylko jeśli przychodzę w imię Jezusa, to Jezus każe mi stawiać określone wymagania w konfesjonale, w czasie takiej bezpośredniej rozmowy. Ja nie mogę nie stawiać wymagań. Tam, gdzie nie ma miłości, gdzie człowiek sam sobie nie stawia wymagań płynących z wiary. Chrześcijanin nie może żyć tak, jakby Boga nie było. Nie może żyć według własnej wizji, koncepcji chrześcijaństwa. Modlić się mogę wszędzie, powiadają niektórzy ochrzczeni. Tak, ale miejsce ochrzczonego w Dzień Pański jest w świątyni i przyjęcie Komunii Świętej. To jest właśnie odpowiedź na wezwanie Boga płynące z sakramentu Chrztu Świętego. W sytuacjach zamieszania, zagubienia wewnętrznego, nakazy i zakazy są taką linią boczną i przerywaną na drodze, aby nie zjechać do rowu albo nie zderzyć się z kimś, kto nadjeżdża sprzeciwka. Zobaczmy, że te nakazy i zakazy, przykazania, one porządkują nasze życie. W mediach się czasami słyszy, dlaczego Kościół stawia takie wymagania. Zaniepokojona kobieta ostatnio mówi o tym, że kaplica cmentarna była zamknięta, ksiądz nie chciał prowadzić pogrzebu, bo jej mąż był niewierzący. Jej mąż nie uczestniczył we mszy świętej. Ksiądz nie odprawia mszy świętej i nie prowadzi pogrzebu człowieka, który nie praktykował swojej wiary. Sakramenty święte są dla ludzi wierzących. Tych, którzy stawiają sobie rzeczywiste wymagania. Podstawową sprawą w życiu człowieka jest rodzina. I Bóg, chcąc zapewnić jej trwałość, a tym samym dać jej podstawy poczucia bezpieczeństwa, zobowiązuje małżonków do wytrwania w związku sakramentalnym. To nie jest tak, że mogę powiedzieć: przestałem cię kochać albo spotkałem kogoś innego. O małżeństwo trzeba walczyć, o jedność małżonków. Trwałość relacji małżeńskich daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Małżeństwo nie może być rzeczywistością na chwilę. Jak przestaniemy cokolwiek do siebie czuć, to się rozchodzimy. My zachowujemy się często tak, jakby nie była nad nami ręka Pana Boga, który nas błogosławi, ale ręka człowieka, który usiłuje nas skrzywdzić. Nie unikniemy różnych krzywd i różnych zranień. I pozwalając się Panu Bogu dotykać, jesteśmy zdolni przeżywać wszelkie krzywdy, zranienia, lęki, jako dar łaski. Bóg wie, co robi. Bóg wie, co robi.